Szanowni, dzisiaj na naszym spotkaniu rozwiązywaliśmy razem takie zadanie. Wyobraźmy sobie, że pisanki wielkanocne można kupić w sklepie, ale są tylko w opakowaniach po 6, 9 albo 20 pisanek. No i naszym zadaniem jest wyznaczyć największą liczbę pisanek, której nie można kupić w tych opakowaniach. No, przyznacie, że to jest interesujące pytanie. Takie trochę zaskakujące. No i rozwiążemy to zadanie w dwóch etapach. Najpierw zastanowimy się, ile pisanek można kupić, jeżeli chcemy kupować tylko w opakowaniach po 6 lub po 9 pisanek. No, liczba n duże tak kupionych pisanek no, musi spełniać taką algebraiczną relację, prawda? Liczba opakowań A. Liczba opakowań pisanek po 6 sztuk razy 6 pisanek w każdym opakowaniu plus B. Liczba opakowań pisanek po 9 sztuk razy 9 pisanek w każdym opakowaniu. To razem daje ogólną liczbę pisanek, które można zakupić w ten sposób. No i z tego równania wynika coś interesującego, ponieważ lewa strona dzieli się przez 3, a to 3 to tu gra rolę największego wspólnego dzielnika 6 i 9. To i prawa strona musi się dzielić przez 3. No więc podejrzewamy, że wszystkie albo prawie wszystkie liczby, które dzielą się przez 3, dają nam liczbę pisanek, które można kupić w takich opakowaniach. No i od razu można zobaczyć, że tak, no 3 pisanek nie kupimy, no ale 6 już kupimy, 9 też kupimy, 12 też kupimy, bo to 2 razy po 6, 15 też kupimy, bo to jest ile? 9 plus 6, tak? Czyli jedno takie opakowanie, jedno takie. No ale spróbujmy udowodnić, że tak rzeczywiście jest, że każdą liczbę pisanek podzielną przez 3 i większą od 3 można kupić jako kombinację pisanek w takich dwóch opakowaniach. No więc jeśli n jest równe 3k i k jest co najmniej 2, no to jeśli k jest liczbą parzystą, to znaczy równa się 2n i n to jest 1, 2, 3 i tak dalej, no to to duże n, jak podstawimy tutaj za k 2n, to będzie równe 6n. I taką liczbę pisanek można kupić nabywając n opakowań po 6 pisanek. No, jeżeli ta liczba k jest liczbą nieparzystą, to wtedy równa się 2n plus 1, gdzie n równa się 1, 2, 3 i tak dalej. No popatrzcie, jak n równa się 1, to to jest 3, jak n równa się 2, to to jest 5 i to są kolejne liczby nieparzyste. No to w takim razie n po podstawieniu tutaj za k 2n plus 1 to będzie równe 6n plus 3, ale to samo, ponieważ n jest co najmniej 1, to samo można zapisać jako 6 razy n minus 1, a tą jedną szóstkę zabraną z tego wyrażenia dodać tutaj i dostać 6 razy n minus 1 plus 9. A więc taką liczbę pisanek można nabyć kupując n minus 1 opakowań po 6 pisanek i jedno opakowanie z 9 pisankami. No i k może być albo parzyste, albo nieparzyste, więc już więcej opcji nie ma. Stąd wniosek, że każdą podzielną przez 3 i większą od 3 liczbę pisanek można zakupić, nabywając je tylko w opakowaniach po 6 i po 9 pisanek. No dobrze, to mamy początek. No a teraz tutaj ja się może przesunę albo po prostu zmniejszę, co? Żeby było łatwiej. Cyk. No i teraz spróbujmy ustalić, jaka jest największa liczba pisanek, której nie można uzyskać, kupując pisanki w opakowaniach po 6 i 9 sztuk albo po 20 sztuk. No i jeśli n jest dowolną liczbą podzielną przez 3 i większą od 3, to zawsze można znaleźć odpowiednią kombinację tych opakowań po 6 i 9 pisanek. No i ja napisałem tutaj taką tabelę różnych liczb n. No i czerwoną kropką oznaczyłem te liczby, które są podzielne przez 3 i większe od 6 i od 3. I w związku z tym
ich, te liczby pisanek można zakupić po prostu w pudełkach po 6 i po 9 sztuk. No, pytanie jest, jak teraz szybko sprawdzić, które jeszcze z tych liczb nieoznaczonych jeszcze czerwoną kropką na tą czerwoną kropkę zasługują. To znaczy, że można zakupić taką liczbę pisanek, jeżeli dopuścić do możliwość kupowania pisanek jeszcze w opakowaniach po 20 sztuk. No i tu jest pewna obserwacja, że gdyby się nam udało znaleźć 6 kolejnych, ja nie mówię, że to są akurat te, ale 6 kolejnych takich liczb, no to już jesteśmy w domu, to wszystkie następne już na pewno można kupić, no bo 7 liczbę pisanek można też na pewno kupić, bo to do tego rozwiązania dla pierwszej trzeba dodać jeszcze jedno opakowanie po 6 pisanek, prawda? Jeżeli 30 można kupić, to 36 też na pewno można kupić, tak? Więc będziemy starali się działać tak długo, aż nie znajdziemy 6 liczb kolejno takich, które spełniają warunki naszego zadania. No i jak znajdziemy takie 6 liczb, to będziemy wiedzieć, że ta największa, której nie można kupić, jest gdzieś wcześniej. No dobrze, to zobaczmy. Mamy tą tabelę i teraz jaki związek z tą tabelą ma kupowanie jeszcze opakowań po 20 pisanek? No zwróćcie uwagę, że 20 to jest 18 plus 2, a w ogóle to reszta z dzielenia dowolnej liczby przez 3 może być tylko 0, to znaczy liczba się przez 3 dzieli, albo 1, albo 2. No więc jeżeli do takiej liczby podzielnej przez 3 dodamy 20, to dostaniemy liczbę podzielną, to dostajemy liczbę niepodzielną przez 3, ale taką, której reszta z dzielenia przez 3 jest równe 2, no bo 18 się przez 3 dzieli. Jeśli kupimy natomiast dodatkowo 2 opakowania po 20 pisanek, to z tej liczby n, która się dzieli przez 3, dostajemy liczbę, z której reszta z dzielenia równa się 1, no bo 40 to jest 39 plus 1, tak? 39 dzieli się przez 3, bo suma trójki i dziewiątki to jest 12, dzieli się przez 3. Zresztą 3 razy 13 to jest 39, więc zostaje reszta 1. Wygląda więc na to, że próbując jakoś dokupywać te opakowania po 20 pisanek, będziemy w stanie wypełnić całą tą tabelę, przynajmniej od pewnego miejsca. No i zobaczmy, jak to działa. No, jeżeli 12 pisanek możemy kupić, tak, to możemy kupić o 20 więcej, tak, czyli 12 plus 20 to są 32 pisanki, tak. A jeżeli możemy kupić 32 pisanki, to możemy kupić 38 pisanek, bo to jest o 6 więcej. Jeżeli możemy kupić 38 pisanek, to możemy kupić 44 pisanki, tak? 38 plus 6 to jest 44. Jeżeli możemy kupić 44 pisanki, to możemy kupić pisanek 50. Jeżeli możemy kupić 50 pisanek, to możemy kupić pisanek 56. No i 62. Tak? Bardzo dobrze. No dobrze. A jeżeli możemy kupić 12 pisanek, to możemy też kupić 52 pisanki. Tak? Dlatego, że 52 to jest 12 plus 40. Czyli do tych 12 pisanek 2 razy po 6 dokupujemy jeszcze 2 opakowania po 20, 52, tak? No dobrze, i to na tym koniec, bo 52 plus 40 to już się nam w tej, to znaczy, zaraz właśnie, nie koniec, 52 plus 6 to jest 58. No i 58 plus 6 to byłoby 64, to 64 już się nam w tej tabeli nie mieści. Dobra. Kolejne 6 pisanek. No jeżeli mamy 6 pisanek, to możemy też kupić 26 pisanek. Jeżeli 26 pisanek, to możemy kupić 32 pisanki. Jeżeli 32, to
38 to już żeśmy na ten ciąg wpadli. No ale jeżeli 6 pisanek możemy kupić, to możemy kupić też 46 pisanek, tak? Tu jest 46, 52 i dalej to już dalej nam to nie pomoże. No dobrze, to teraz jeżeli 9 pisanek możemy kupić, to możemy kupić 29 pisanek. Gdzie tu jest 29 pisanek? Tutaj, jeśli 29 pisanek możemy kupić, to możemy kupić 29 plus 6, 35 pisanek. Dobrze mówię? 29 i 6, tak. Jeżeli tyle możemy kupić, 35, to możemy kupić też 41. Jeżeli możemy kupić 41, to możemy kupić 46, tak? No to już dalej nie pójdziemy. A to było 9 pisanek, to 49 pisanek też możemy kupić, tak? Bo 9 plus 40 to jest 49. Tak? No. Zauważ, że 49 to jest liczba, która przy dzieleniu przez 3 daje reszty 1, tak? Zgodnie z tym, co żeśmy tutaj napisali. 48 dzieli się przez 3, a 49 przy dzieleniu przez 3 daje reszty 1. No i co tu widzimy? A, jeszcze brakuje 47 pisanek. 47 pisanek to jest liczba, która... A, tu okazało się, że możemy 41 pisanek nabyć, bo możemy nabyć 21 pisanek. 21 plus 20 to jest 41. 21 to jest liczba podzielna przez 3. No jeżeli możemy nabyć 41 pisanek, to możemy też nabyć 47 pisanek. No, no i nagle zjawiło się, zauważcie to, o czym mówiłem, że jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć liczb, które pod rząd oznaczają takie liczby n, które możemy kupić od 44 do 49. No to znaczy, że wszystkie pozostałe liczby też możemy z całą pewnością kupić. No 55 możemy kupić, dlatego że możemy kupić 49, a żeby kupić 55, to wystarczy kupić jedną jeszcze opakowanie 6 pisanek. 59, dlatego że możemy kupić 53 pisanki, a 53 pisanki, dlatego że możemy kupić 47, tak? 47 pisanek. Jeśli możemy kupić, to możemy kupić 53. 53 pisanki, to możemy kupić w takim razie 59 pisanek. No tutaj jeszcze zostało 61, to 55 trzeba by poszukać, tak? 55 pisanek możemy kupić, więc możemy na pewno kupić 61. Ja tutaj się bawię w wypełnianie tego, po to, żeby pokazać wam, jak to działa. No i przed tą szóstką jest liczba 43. Liczba 43 pisanek, którą do tej pory żeśmy, której do tej pory nam się nie udało wypełnić, no bo tak, 37 to się nie da, 31 też się nie da. Zastanówmy się, dlaczego nie da się tych 43 pisanek kupić, no bo to jest liczba, która przy dzieleniu przez 3 daje reszty 1, czyli dałoby się taką liczbę pisanek kupić, gdyby można było kupić liczbę o 40 pisanek, o 40 mniejszą, ale 43 minus 40 to jest 3, a 3 pisanek nie da się kupić, korzystając, liczba wprawdzie dzieli się przez 3, ale nie da się kupić 3 pisanek jako kombinacji opakowań po 6 i 9 sztuk. No, w związku z tym ta największa liczba, której nie da się pisanek, której nie da się kupić, kupując je po 6, 9 i 20 sztuk, to jest 43.